Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Konieczny, jestem partnerem w dziale rynków kapitałowych i doradztwa księgowego. Ze mną dzisiaj Radomił Maślak, dyrektor w naszym dziale. Dzień dobry. Również będzie dzisiaj występować, ale Państwo nie zobaczycie. Nasza koleżanka również z naszego działu i z Akademii PWC Katarzyna Gospodarczyk, starszy, starszy menadżer. Tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie MSSF 9 w praktyce spółek niefinansowych. Poprosimy o prezentację. Proszę Państwa, MSSF 9 obowiązuje już od 1 stycznia 2018 roku, więc mamy kilka dni, kilkanaście dni, w których właściwie jesteśmy w okresie obowiązywania tego standardu. Natomiast to, co dostrzegamy, to dostrzegamy, że większość spółek sektora niefinansowego nie, nie, nie bardzo się tym standardem zajmuje. O ile banki, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe robią sporo wokół tego standardu, wokół zmian związanych z tym standardem, o tyle wydaje się, że spółki niefinansowe podchodzą z no taką dużą, można powiedzieć, ostrożnością do, do, do zastosowania tego standardu. Częściowo może to wynikać z niezrozumienia tego, co standard wy, wy, wymaga. Częściowo może to również wynikać z tego, że no nie wszyscy audytorzy też klientom sygnalizują, sygnalizują że, że ten standard ma znaczenie nie tylko na banki, nie tylko na ubezpieczycieli, ale również na, na, na spółki, na właściwie każdą, każdą spółkę. Myślę, że pe pewnym problemem jest też to, że na rynku nie ma jakichś praktycznych rozwiązań dla, dla właśnie spółek sektora niefinansowego. Jest sporo rozwiązań dla banków które państwo, państwo możecie widzieć i u nas, i, i u naszej konkurencji. Natomiast jeżeli chodzi o, o podmioty sektora niefinansowego, to tych rozwiązań za bardzo, za bardzo w tej chwili nie, nie, jest, nie jest za dużo. Y, oczywiście, jeżeli mówimy o spółce sektora finansowego, to będziemy mówić o tym, że, że, że jej stopień skomplikowania operacji związanych z instrumentami finansowymi jest, jest po prostu o wiele większy. Większość w związku z tym też te, te spółki mają duże budżety i, i duże działy związane z raportowaniem finansowym. Natomiast praktyka też spółek sektora niefinansowego jest taka, że, że, że raczej pewnie tych wielkich budżetów na zastosowanie nowego standardu standardu nie ma. Na to wszystko nakłada się jednak nadzór finansowy, nadzór finansowy w postaci KNF-u w Polsce, ale również ESMY, która koordynuje działania wszystkich organów nadzoru, w tym polskiego KNF-u i jego oczekiwania odnośnie tego, w jaki sposób państwo zastosujecie nowe standardy. Nie tylko dotyczy to standardu MSSF 9, ale również MSSF 15, ale jeżeli chodzi o temat nasz dzisiejszy, czyli standard MSSF 9, to bardzo wyraźnie ESMA określiła swoje wymagania i określając te wymagania również odniosła się do spółek sektora niefinansowego. Zanim ja o tych wymaganiach opowiem, to chciałem państwu, Państwa zaprosić do uczestnictwa w krótkiej ankiecie. A ta krótka ankieta odnosi, do, odnosi się do tego, co Państwo zamierzacie zrobić teraz w waszym sprawozdaniu właśnie za ten rok zakończony 31 grudnia 2017. No, powinniście jakąś informację na temat wpływów nowych standardów zgodnie z MSRM 8 zamieścić. I tu cztery y, odpowiedzi, które przewidzieliśmy, nie planujemy żadnych działań, będzie ogólny opis standardu. Będzie rozszerzony opis standardu z zaznaczeniem jakościowym i, i zaznaczeniem dokładnych obszarów, których on nas dotyczy, ale być może bez podania kwot. I wreszcie, D, odpowiedź, czyli będą, wart, będzie pełne wartościowe ujawnienie MSSF 9 na, na bilans otwarcia czy na 31 grudnia roku 17 i 1 stycznia 18. Poproszę w takim razie o ankietę. Na, tu jak Państwo wypełniacie ankietę, teraz omówiłem odpowiedzi, więc powinno być dosyć łatwo zaznaczenie. Ja tylko powiem, że dokument, w których są oczekiwania ESMY, jest zamieszczony na, na stronach ESMA, można go znaleźć i, i jest on na pewno w języku angielskim, ale wydaje, wydaje mi się, że również w języku polskim jest jego tłumaczenie na stronach KNF-u. Więc jeżeli Państwo chcieliby się zapoznać z tym, co dokładnie ESMA wymaga, a KNF mówi, że to, co ESMA wymaga, jest również wymagane w Polsce i, i, i w związku z tym tłumaczy ten dokument, to odsyłam bezpośrednio do strony, do strony ESMA, wystarczy wpisać priorytety roku 2017. Dokument chyba był opublikowany gdzieś pod koniec pod koniec października. Czy już możemy podać, podać wyniki? Już chwileczkę. Popatrzmy, proszę Państwa. No 19% wybrało odpowiedź A. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że prawdopodobnie odpowiedź A jest odpowiedzią błędną, dlatego że standard, jeżeli, jeżeli Państwo posiadacie którykolwiek z następujących składników aktywów należności, które pewnie prawie wszyscy w sektorze finansowym posiadają, depozyty, pożyczki, udziały w innych podmiotach, to nie ma takiej możliwości, żeby standard w ogóle Was nie dotyczył. Być może wpływ jest, nie jest istotny, no ale żeby ocenić, czy on jest istotny, czy jest nieistotny, to trzeba byłoby najpierw e, przeprowadzić jakieś działania. Także myślę, że, że, że z tą, z tą od, ta z tą odpowiedź no jest ciągle 20% uważa, że, 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 nie jest, e, że nie jest, że nie że nie ma żadnego wpływu, e, byłbym tutaj bardzo uważny i odsyłam właśnie do tego, o czym mówi, o, o czym mówi Esma i, i wyraźnie, wyraźnie zaznacza. Proszę Państwa, około 40% mówi, że ogólnie opisze standard. To jest praktyka w tej chwili w raportowaniu, czyli spółki, jeżeli chodzi o wpływ nowych standardów, to podają taką informację o czym, co wymaga standard i zwykle gdzieś na końcu takie zdanie się pojawia, że zarząd rozważa wpływ tego standardu na sprawozdanie finansowe. Takie, taka magiczna formułka. I widzę, że Państwa około 40% wybrało. 6% powiedziało, to my troszkę może więcej napiszemy na temat wpływu tego standardu. No i 35% Państwa tutaj dosyć, dosyć, powiedziałbym ambitnie, powiedziało, że poda również wpływ liczbowy, wpływ liczbowy tego standardu. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o wymagania i oczekiwania oczekiwania ESMY, to oczekiwania Smy są właśnie takie, jak w punkcie D. ESMA mówi, że chyba dosyć słusznie, że standard został opublikowany w roku 2014 w tej ostatecznej swojej, swojej formie. Dano spółkom no ponad 3 lata na, na przystosowanie się, a właściwie, tak jak zacząłem mój, 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 moją prezentację od tego, właściwie już jesteśmy kilka dni w tym czasie, kiedy ten standard, standard odpowiada. I moment publikacji Państwa sprawozdania finansowego za rok 2017 no trochę jest zbliżony do momentu, kiedy będziecie raportowali pierwszy kwartał, no jest odsunięty o miesiąc, dwa i jest już na pewno w roku 2018, więc oczekiwania ESMY są takie, że będziecie Państwo w stanie podać pełny wpływ na, 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 na bilans otwarcia i dotyczy to zarówno standardu MSSF 9, jak i standardu MSSF 15, o którym, o którym dzisiaj nie mówimy. Poprosimy prezentację. Proszę Państwa, przechodząc, przechodząc dalej, w jaki sposób my staramy się zaadresować te problemy, o których wspomniałem? O tym, że no nie bardzo spółki sektora finansowego wiedzą, jak do tego problemu podejść, co zrobić. Przygotowaliśmy trzy, trzy takie elementy, z którymi współpracujemy z naszymi klientami. Jednym z tych elementów jest studium przypadku, i to, co zrobiliśmy przed tym naszym webinarium, to posłaliśmy Państwu kilka stron tego studium przypadku. Całość studium przypadku ma około 26 chyba 6 stron, z czego gdzieś tam są jakieś reklamy i, i tak dalej. Więc dwadzieścia, kilka, dwadzieścia trzy strony jest takiego tekstu, z którym który być może można powiedzieć, wnosi jakąś, jakąś wartość edukacyjną. Natomiast dajmy sobie sprawę, że część dzisiaj tak nie chce całości czytać, więc wysyłamy taki fragment tego, mam nadzieję, że z tym fragmentem się Państwo zapoznali, bo to troszkę pomoże Państwu zrozumieć to, o czym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy mówić specyficznie o, o, o rozwiązaniach IT, o rozwiązaniach narzędziowych, a mniej o teorii, ale trochę minimalnie tą teorię wprowadzę. Proszę Państwa, to co Państwo dostali, to jest tylko pierwsze sześć stron. Część z Państwa już poprosiła o resztę publikacji, wtedy my ją odsyłamy bez problemu, Państwo ją dostaniecie, to będzie w takiej formule spersonalizowanej dla, dla każdego z Państwa. Jeżeli ktoś chciałby... Ta, taką publikację w całości, to zapraszam, albo można e-mailem posłać na którykolwiek z e-maili, które się tam w publikacji pojawiają w tym fragmencie, albo nawet teraz i na czacie można zapytać. No postaramy się dzisiaj dosłać, no może nie za minutę, za dwie, ale, ale do Drugim elementem, proszę Państwa, który, który proponujemy, to są warsztaty. Warsztaty to jest całodniowy warsztat, w którym Tłumaczymy dla spółek sektora niefinansowego, w jaki sposób oni powinni podejść do problemu MSSF9. Nie będę mówił dużo o tym warsztacie, one są. Wspomnę o, o nich jeszcze trochę na końcu, żeby nie przedłużać. I wreszcie trzeci element, który mamy, to jest samo oprogramowanie, to oprogramowanie, które czy ta aplikacja, która będzie Państwu pomagać, wykonać pewne czynności związane z wymogami standardu. No to przejdźmy już do samej tej aplikacji, bo po to, po to dzisiaj urządziliśmy to, to webinarium. Jeżeli, proszę Państwa, popatrzymy, aplikacja, tak jak wspominałem, tak jak wspominałem o tym webinarium, jest przeznaczona dla spółek sektora niefinansowego. Nie ma ona, nie będzie ona przydatna dla banku, nie będzie przydatna dla firmy pożyczkowej, nie będzie przydatna dla ubezpieczyciela. Dlaczego? Dla, chodzi głównie o poziom precyzji wyznaczany przez niektóre z narzędzi, które będą za chwilę prezentowane. Po prostu ten poziom precyzji. Yy, można by porównać, jeżeli byśmy porównali do, do precyzji narzędzia do cięcia, to ten poziom precyzji można porównać do noża, a nie do skalpela. Bank będzie potrzebował coś w rodzaju skalpela, bo musi bardzo, bardzo dokładnie policzyć chociażby odpisy na, na portfel kredytowy, natomiast w, w środowisku spółek, spółek sektora niefinansowego aż tak wysoka precyzja ze względu na to, jak, jakie znaczenie mają chociażby saldo należności nie jest nie jest wymagana. Ta, ta aplikacja składa się z kilku modułów i te, te, te moduły rozwiązują główne problemy związane z MSSF 9, z wdrożeniem MSSF 9. MSSF 9 zmienia rachunkowość głównie aktywów finansowych. Jeżeli chodzi o zobowiązania finansowe, zmiany są, zmiany są bardzo niewielkie i nie wymagają specjalnych, dodatkowych narzędzi do ich wdrożenia to ten, ta, ta aplikacja, o której mówimy, po, pozwala w miarę szybko uparać się z problemem MSSF 9. Jest oczywiście wbudowane, są tam wbudowane ogólne wymogi standardu, aczkolwiek wprost Państwu powiemy, że jeżeli chodzi o, jeżeli Państwo by próbowali czytać standard, to bardzo Często on powie, że jest jakiś wymóg, ale nie zbyt często mówi, w jaki sposób ten wymóg należy wykonać. Także to, co my proponujemy, jest tylko jedną z możliwości zaadresowania wymogów standardu. Jest w miarę łatwa w instalacji i w miarę łatwa w użytkowaniu ta aplikacja. Przypomina wyglądem Arkusz Excela. Za chwilę to zresztą Państwo doświadczycie przy, przy prezentacji. Może być używana przez użytkownika, który no przejdzie naprawdę pod względem IT i samej instalacji bardzo szybkie, szybkie szkolenie, aczkolwiek dobrze by było, żeby był użytkownik, który używa tej aplikacji. No, by wiedział coś o wymogach MSSF 9. Także powinien znać wymogi MSSF 9. Te wymogi może poznać czy poprzez przeczytanie tej publikacji, o której wspominałem, czy poprzez warsztat, na który również za, za, zapraszamy. Wreszcie jest to rozwiązanie, które, które no, plasujemy na rynku też za jakąś niewygórowaną cenę. Nie, nie mówimy tu na, na, na pewno o setkach tysięcy, czy milionach złotych, które banki, instytucje finansowe płacą z okazji wdrożenia MSS -u, MSSF -u 9. Mówimy gdzieś zwykle o kwotach kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy. W zależności od tego proszę Państwa, jaka jest wielkość tego podmiotu, grupy, czyli ilości podmiotów, które stosują rozwiązanie, użytkowników i tak dalej. Proszę Państwa, narzędzie składa się z pięciu modułów i my za chwilę te moduły będziemy omawiać po kolei. Jeden moduł dotyczy klasyfikacji aktywów finansowych, tak zwanego testu SPPI, czyli testu kapitału i odsetek. Jeden moduł, w sytuacji kiedy test wskazuje na to, że należy coś wycenić w wartości godziwej, po pozwala ocenić tą wartość godziwą. Mówimy o instrumentach dłużnych. Dwa następne moduły służą do wyliczenia oczekiwanej straty kredytowej, nowości teraz związanej z, ze standardem MSSF 9. Konieczności liczenia strat kredytowych dla właściwie każdej pozycji bilansu. I moduł piąty jest związany z, inst, z instrumentami kapitałowymi, które Państwo możecie posiadać, czyli udziałami w innych jednostkach, udziałami mniejszościowymi, pozwala ocenić, czy to, ta, ta kwota bilansowa jest znacząco różna od wartości, wartości godziwej. Proszę Państwa, przechodząc od razu, nie, nie, nie zatrzymując do, do, do pierwszego z narzędzi, to pierwsze narzędzie dotyczy testu SPPI. Krótko o tym wspomniałem, ale tak bardzo, bardzo krótko teoretycznie, dla przypomnienia, każde aktywo dłużne wymaga, zgodnie z MSSF 9, oceny pod względem dwóch, dwóch charakterystyk, czyli dwóch cech. Po pierwsze modelu biznesowego, czy raczej tu mamy na slajdzie, po drugie modelu biznesowego, ale po, po, po pierwsze też tak zwanego testu kapitału i odsetek. O ile ocena modelu biznesowego jest dosyć prosta, wymaga filozoficznego zastanowienia się na chwilę, po co my dany składnik aktywów... Trzymamy, czy, czy mamy go po to żebyśmy doczekali aż gotówka, mówimy o aktywie składniku aktywów dłużnym, czyli aż gotówka spłynie. Czy czekamy, czy zamierzamy go sprzedać wcześniej w zależności od tego będziemy ten model przyjmować. O tyle test kapitału i odsetek jest takim dosyć rygorystycznym testem, który mówi czy tak naprawdę te umowne strumienie pieniężne, które dostajemy one dokładnie odpowiadają temu, co nazywamy podstawową umową pożyczkową, czy z angielska Basic Lending Agreement. I żeby Państwa teorią nie zanudzać za bardzo, to powiem, że w praktyce, kiedy pracujemy ze spółkami sektora niefinansowego, okazało się, że w szczególności dla pożyczek i w szczególności, w szczególności dla pożyczek wewnątrzgrupowych bardzo często test kapitału i odsetek nie jest, nie jest spełniony. Jeżeli popatrzymy, co test kapitału i odsetek wymaga, to będzie on wymagał zastanowienia się, czy tak jak powiedziałem, czy umowne przepływy, przepływy znacząco się różnią od, od tych tak zwanych podstawowej umowy pożyczkowej i Państwo macie kilka przykładów, cztery na slajdzie, kiedy Taki test może, mo, mo, może być kwestionowany, czy może być niespełniony. Chociażby pa, jeżeli uzależnicie oprocentowanie w jaki sposób od ekspozycji na ceny towarów, jeżeli mam, jest tam opcja konwersji na akcje, jeżeli jest modyfikacja pieniądza w czasie, czyli stosowanie zmiennej stopy procentowej, ale sposób naliczania tej stopy procentowej jest, od, jest odmienny od, od, od formuły, czyli innymi słowy stosuję na przykład WIBOR roczny, ale naliczam go czy zmieniam go co miesiąc, albo odwrotnie. A mogą być tak opcje odpłaty lub przedłużenia, mogą być takie tak dodatkowe elementy wynagrodzenia, na przykładowo dodatkowe odsetki, jeżeli EBIDA rośnie albo jeżeli EBIDA spada. Czyli różnego rodzaju elementy mogą spowodować, że test SPPI jest niespełniony. Przypominam, jeżeli test SPPI jest niespełniony, no będzie, będziemy musieli coś wycenić w wartości godziwej. Żeby nie przedłużać, to, to powiem zapamiętanie tych wszystkich, tych wszystkich, że, tych wszystkich wymogów no jest, jest w życiu codziennym dosyć skomplikowane, w związku z tym przekażę doradka i on już opowie o, o naszym narzędziu, w jaki sposób ono umożliwia zrobienie tego. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja za chwileczkę wejdę do narzędzia, żeby zaprezentować, żeby zaprezentować, jak ono wygląda. Za chwileczkę powinien się, powinno się pokazać na ekranie. Generalnie to, co miałbym prośbę o przekazanie ekranu na narzędzie. Tak, to co Państwo teraz widzą. To, to jest jakby strona, pierwsza strona tego narzędzia i na tej stronie widzimy jakby kilka zakładek na górze. Pierwsza zakładka, plik, gdzie to są dane, informacje które i operacje, które służą tak naprawdę do technicznych operacji typu zapisywanie, kopiowanie, eksportowanie danych. One za bardzo nas nie interesują, może bardziej interesują nas te zakładki merytoryczne. Więc mamy zakładkę, która dotyczy analizy indywidualnej. I, do, i zakładkę dotyczącą analizy portfelowej. W tym momencie test SPPI jest to test prowadzony dla indywidualnych instrumentów, zatem przechodzimy do zakładki indywidualnej. Wchodząc do tej zakładki widzimy kilka różnych ikonek, które się pojawiają. E, właśnie te, te kilka ikonek odpowiada mm, podstawowym wymaganiom, jakie e, są związane z zastosowaniem e, MSSF-u 9, czyli na przykład e, test tylko kapitał i odsetki, e, utrata wartości pożyczek, utrata wartości należności, wartość godziwa pożyczek i tak dalej. Będziemy przez, e, przechodzić przez te e, poszczególne moduły e, po kolei. Czyli pierwszy to jest test yy, kapitał i odsetki, czyli to co yy, o czym Tomek wspominał na początku. On ma formę takiego kwestionariusza, yy, który Państwo obecnie widzą na ekranie gdzie w kwestionariuszu występuje kilkanaście pytań. To nie są pytania, które y, gdzieś są zdefiniowane w MSSF-ie 9, natomiast jak, one odpowiadają tym kryteriom, o których Tomek przed chwileczką mówił, czyli na przykład, czy pożyczka jest oprocentowana według stopy stałej, albo czy dla pożyczek ze zmiennym oprocentowaniem naliczane są odsetki od y, spłat odsetek odroczonych, Dlatego, że, czyli de facto, czy występuje kapitalizacja odsetek. Albo czy rodzaj zmiennej stopy procentowej jest odpowiedni dla waluty pożyczki. Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam określić, czy te przepływy są zmienne, mogą się zmieniać i czy odpowiadają tej podstawowej umowie, podstawowym przepływom w umowie, czy też w czasie mogą się zmieniać. I w narzędziu analizujemy warunki dla każdego z instrumentów finansowych, każdej z pożyczek, które, które posiadamy, odpowiadając po prostu na każde z pytań tak lub nie. W rezultacie otrzymujemy. Na koniec odpowiedzi, rezultat testu, który może być taki, że test jest, został spełniony. Jeżeli wszystkie odpowiedzi wskazują, że, że te przepływy nie są zmodyfikowane, możemy mieć odpowiedź, że instrument wymaga wyceny do wartości godziwej. Czasem odpowiedzi nie wskazują jednoznacznie, czy wymagana jest wycena do wartości godziwej, czy też możemy dany instrument wycenić według zamortyzowanego kosztu. I wtedy pojawia nam się wynik tego testu, że konieczne jest przeprowadzanie tej dodatkowej analizy, o której Tomek wspominał, czyli benchmark testu. I w przypadku na przykład pożyczki, pożyczki drugiej, która tu jest analizowana i gdzie te odpowiedzi nie są jednoznaczne, a tym decydującym czynnikiem, który wpływał na to, że pożyczka nie może być wyceniona według zamortyzowanego kosztu i nie do końca jeszcze wiemy, czy powinna być wyceniona do wartości godziwej czy nie, to jest odpowiedź na pytanie, czy tenor stopy procentowej odpowiada częstotliwości naliczania odsetek. Czyli przykładowo, jeżeli odsetki są... Ustalane według 3-miesięcznego wyboru, czy, czy naliczanie tych odsetek również odbywa się co trzy miesiące. I gdybyśmy teraz zmienili tę odpowiedź na tak, zobaczymy, że, że test wypadł nam pozytywnie, czyli test został spełniony. Także w sposób prosty i łatwy można przejść przez wszystkie instrumenty, które posiadamy i na podstawie tego dokonać klasyfikacji swoich pożyczek. No i w związku z tym albo wyceniać je według zamortyzowanego kosztu, albo według wartości godziwej. Czyli dla tych instrumentów, które nie spełniły testu i wymagają wyceny do wartości godziwej. Zastosowanie będzie miał kolejny y, moduł, który już za chwileczkę pokażę, czyli ten moduł do wyceny wartości godziwej pożyczek. Za chwileczkę do niego wejdę. Um, powinni Państwo widzieć za chwilkę na ekranie. E, powinien się pojawić. Tak, i teraz to, co Państwo widzą, to jest pierwsza jakby strona tego, tego modułu. Ten moduł składa się z kilku zakładek. One są widoczne w dolnej części ekranu. Czyli pierwsza to jest instrukcje, później są jakieś dane wejściowe, które powinniśmy, którym powinniśmy zasilić naszą analizę. Później jest wycena, no i wynik naszej analizy, czyli de facto jaka jest wartość godziwa pożyczek. Może nie będę przechodził przez instrukcje. One są taki, ten układ w ogóle jest podobny dla wszystkich pozostałych modułów, czyli mamy gdzieś jakieś tam instrukcje, które mówią, w jaki sposób wykonywać operacje w danym module, co poszczególne przyciski czy poszczególne pozycje oznaczają. Ale przejdźmy do tego, tej części związanej z danymi wejściowymi. Moduł do wyceny wartości wartości godziwej pożyczek, jakby szacuje tą wartość godziwą pożyczek na podstawie kontraktowych przepływów pieniężnych i na podstawie szacowanej dla danego podmiotu stopy dyskontowej. A czyli pierwszą rzecz, którą musimy określić, to są te przepływy pieniężne i zazwyczaj to nie jest problemem, dlatego że w umowie pożyczki mamy zawarte mm, informacje na temat jak te przepływy pieniężne będą się kształtowały w poszczególnych y, okresach y, obrotowych. Następnie y, to, co musimy określić, to y, musimy określić stopę dyskontową i to zazwyczaj sprawia może sprawiać jakiś tam problem dla, dla poszczególnych podmiotów. Tą stopę wyceniamy na podstawie tego, jaki spółka posiada rating. I ten rating możemy mieć z danych zewnętrznych, a możemy ten rating też oszacować wewnętrznie. Jeżeli, mamy dany, jeżeli spółka posiada jakiś rating zewnętrzny, to po prostu wybieramy ten rating tutaj z rozwijanego menu. I nie musimy wypełniać dalszych informacji dotyczących danych y, finansowych spółki. Narzędzie wykorzysta ten rating zewnętrzny do określenia stopy dyskontowej. W przypadku, jeżeli tego ratingu nie ma, powinniśmy y, wpisać do narzędzia podstawowe dane finansowe naszego pożyczkobiorcy, po to, żeby na podstawie tych danych. A także na podstawie takich danych podstawowych dotyczących zewnętrznych in, informacji, typu rentowność obligacji rządowych w kraju, w którym dany kontrahent działa, jaką oczekujemy marżę odsetkową w, zgodnie z umową pożyczki, a także na podstawie ratingu kraju, w jakim działa nasz pożyczkobiorca, określamy sobie rating wewnętrzny danych, danej spółki. No, i na podstawie tego ratingu określamy stopę, według jakiej zdyskontujemy nasz instrument finansowy. I to wszystko będzie widoczne w zakładce wycena, gdzie widzimy już, że został nadany jakiś rating temu podmiotowi. Co jest ważne, to jest to, że narzędzie nadaje jakby taki zakres ratingu. To nie jest wartość punktowa. Jak Tomek wspominał, nie jest to skalpel. Dlatego y, mogą tutaj istnieć jakieś dodatkowe informacje, dodatkowe czynniki, które wpływają, że ten rating będzie wyższy lub niższy. Więc podajemy, za, y, 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 więc narzędzie zwraca nam jakiś zakres ratingów i zakres wartości godziwych pożycz, pożyczki, y, jakie później spółka powinna zdecydować do swojej wyceny. Widzimy to w ostatniej zakładce y, wynik, czyli dla określonych ratingów, określona wartość, szacowana wartość godziwa pożyczki. I tak by wyglądał moduł do, do wyceny wartości godziwej, a teraz przejdziemy do prezentacji z powrotem. Na prezentację, to dla, dla uzupełnienia ta, ten, ten moduł dotyczący do wyceny wartości godziwej, on raczej nadaje się do wyceny takich dosyć prostych instrumentów, jakieś bardzo, bardzo złożone instrumenty nie wiem, w oparciu o bidę albo zmianę, zmianę yy, 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 kursów metali, chociażby czy czegoś innego. no mo, może, 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 może to narzędzie się, się nie nadawać, ale dla wielu. Dla wielu instrumentów będzie w stanie dłużnych rozwiązać problem wyceny do wartości godziwej. Natomiast te instrumenty, które no, przeszły test SPPI, nie muszą być wyceniane do wartości godziwej, będziemy musieli liczyć oczekiwaną stratę od nich i. Ta, ten model yy, oczekiwanej straty jest nowością MSSF-u MSSF 9. W skrócie można byłoby go przedstawić w formule takiej, którą tu za chwilę Państwu wyświetlę. Jest to tak zwany model trzystopniowy i na pewno Państwo byli już nieraz szkoleni na temat wymogów MSSF-u 9 i pewnie w jakimś stopniu ten trzystopniowy model był Państwu omawiany, więc ja nie chcę go tu w tej chwili w szczegółach omawiać, ja tylko chciałem go wspomnieć, żeby powiedzieć, co się różni. Dotychczas, proszę Państwa, to co było, to co w tej chwili jest stopień 1 i stopień 2 w MSSF-ie 9, spółki, spółki z sektora finansowego nie robiły nic. Czyli nie tworzyły żadnych odpisów od należności, jeżeli ta należność nie wykazywała żadnych problemów. Jeżeli nie nastąpił jeszcze moment, moment wymagalności, albo jeżeli nawet nastąpiła wymagalność, jak klient był opóźniony o... 30 dni, czy tam 15 dni, to, to, to zwykle podmiot sektora finansowego nie robił nic. Dopiero, kiedy to yy, kiedy to yy, ta, ta, ten, ta spłata była przez dłuższy, dłuższy okres, to wtedy yy, tworzono rezerwy, czy tworzono odpisy aktualizujące, albo jeżeli było wiadomo, że coś dzieje się z naszym kontrahentem, czyli na przykład kontrahent ogłosił bankructwo, ogłosił, że ma Problemy. Innymi słowy, stary model, to w, ty, ten model, w tym starym modelu był właściwie tylko stopień trzeci i hmm. liczenie utraty wartości jak coś się zadziało. Natomiast są te dodatkowe dwa stopnie: stopień pierwszy i stopień drugi. Stopień pierwszy to jest na moment de facto udzielenia. Jest, musimy u, u, policzyć oczekiwaną stratę, a stopień drugi to jest musimy tą stratę policzyć i powiększyć, jeżeli ryzyko związane z klientem wzrosło. I żeby więcej nie omawiać, to może pokażemy na przykładzie ekspozycji pożyczkowej, bo dla ekspozycji pożyczkowej ten model jest w całości stosowany, czyli cały trzystopniowy model musi być zastosowany w sytuacji, jeżeli państwo macie pożyczkę udzieloną na przykład drugiej, y, drugiemu podmiotowi albo nawet pożyczką udzieloną w grupie, jeżeli mówimy o jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Poproszę w takim razie o przeniesienie na y, aplikację. Tak, przechodzimy do aplikacji. Um, czyli przechodzimy do kolejnego modułu y, utrata wartości pożyczek. Tak, ten, ten moduł tak naprawdę moduł występuje w dwóch wariantach. Jeden moduł to jest ikonka tutaj druga utrata wartości pożyczek, drugi moduł utrata wartości należności niehomogenicznych. One bardzo podobnie działają, dlatego skupimy się tutaj na tym, tylko na zaprezentowaniu. Dla tego pierwszego elementu, dla pożyczek. On jest zbudowany podobnie pod kątem zakładek jak poprzedni moduł, pokazywany do oceny wartości godziwej pożyczek, czyli jest jakaś instrukcja, później są jakieś dane wejściowe, później obliczenie oczekiwanej straty kredytowej, no i później wyniki. Różnica polega na tym, że w przypadku zakładek niektóre, one, niektóre zakładki są zdublowane, dlatego że oceny dokonujemy tak naprawdę na dwie daty: pierwsza na moment udzielenia, a drugie na datę bilansową, czyli na ten moment, kiedy wyceniamy dla celów sprawozdań finansowych dany instrument. I podobnie to występuje w przypadku zakładek kalkulacyjnych, tam gdzie liczymy o, oczekiwaną stratę kre, kredytową, jak i dla za, o, jeśli chodzi o zakładki wynikowe. Też mamy dwie zakładki wynikowe. Jak Tomek wspomniał, oczekiwana strata kredytowa jest liczona dla ekspozycji, które będą występowały dla danego instrumentu w przyszłości, więc najpierw musimy y, tę y, wartość ekspozycji określić i mamy odpowiednie do tego y, miejsca, gdzie szacujemy wartość ekspozycji na kolejne daty y, bilansowe. Szacujemy je oddzielnie dla y, ele głównego elementu, dla części kapitałowej y, danego instrumentu, jak i dla, dla części odsetkowej. Ta oczekiwana strata kredytowa liczona jest na zasadzie szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, że dany kontrahent nie zapłaci. I to prawdopodobieństwo liczone jest też na podstawie ratingu naszego pożyczkobiorcy. I podobnie jak w przypadku wyceny pożyczek do wartości godziwej, możemy skorzystać z ratingu zewnętrznego, o ile dany pożyczkobiorca posiada taki rating i jesteśmy w stanie go określić. I też wykorzystujemy do tego tutaj odpowiednie rozwijane menu, gdzie wybieramy sobie rating agencji ratingowych, odpowiedni na dane danej spółce. I wtedy nie musimy wypełniać dalszych informacji finansowych o danym pożyczkobiorcy. Jeżeli nie mamy takiego ratingu, bo spółka nie posiada, no to wtedy powinniśmy skorzystać z tych danych finansowych dla danej spółki. Więc wypełniamy znowu podstawowe informacje o przychodach, zysku brutto, wartości kapitałów i tak dalej. To widzą Państwo na ekranie. Informacje o samej też pożyczce yy, związane z marżą yy, i efektywną stopą procentową i to, co nam bardzo istotnie też wpłynie na wysokość oczekiwanej straty kredytowej, to, to spodziewamy się od, jakiego spodziewamy się odzysku w przypadku, jeżeli kontrahent yy, byłby niewypłacalny, czyli czy yy, posiadamy jakieś zabezpieczenia yy, danego instrumentu. Powinniśmy wpisać też jakiś, yy, jakąś liczbę. Um, Niemniej istotne od informacji e, wartościowych czy finansowych są dane jakościowe, które wypełniamy w dalszej kolejności. Te dane jakościowe posłużą nam do e, tego, między innymi, żeby określić stopień, e, w jakim da, znajduje się dana pożyczka, czyli a tak naprawdę zmianę tego stopnia pomiędzy datą bilansową a datą udzielenia, czyli czy nastąpiła, nastąpiło znaczące pogorszenie jakości kredytowej naszego pożyczkobiorcy, a wypełniając różne odpowie odpowiedzi na, na różne pytania typu chociażby czy pożyczkobiorca posiada umowy pożyczek, które są wypowiedziane przez bank, albo czy jakaś nastąpiła istotna zmiana na rynku kontrahenta, utrata ważnego partnera handlowego, czy na inne jeszcze pytania jakościowe, narzędzie będzie potrafiło nam określić, czy nastąpiło to pogorszenie jakości, czy nie nastąpiło pogorszenie jakości, w związku z tym, czy instrument powinien przejść do stopnia drugiego, czy nie. Kolejne zakładki służą nam do już jakby yy, zobaczenia jak wygląda kalkulacja tych oczekiwanych strat kredytowych, biorąc pod uwagę parametry wejściowe, które wpisaliśmy na początku, zarówno na moment udzielenia, jak i na datę bilansową i ostatnie zakładki zwracają nam wynik yy, kalkulacji. Yy, no i ten wynik jest szacowany yy, tutaj Zarówno dla sytuacji, kiedy pożyczka by nadal była w stopniu pierwszym, lub dla sytuacji, kiedy pożyczka by wpadła już w ten stopień drugi, czyli pogorszonej nastąpiłoby pogorszenie jakości kredytowej. Podobnie jak w przypadku modułu do wyceny wartości godziwej. Ta kalkulacja dokonywana jest jakby w takim zakresie, czyli mamy wartość średnią, na podstawie od, nadajemy rating naszemu pożyczkobiorcy e, i wartość maksymalną i wartość minimalną tego ratingu. W zależności od tego, czy istnieją jakieś czynniki, które nie zostały uwzględnione w, w wycenie, mogą Państwo dokonać wyboru albo wartości maksymalnej, albo minimalnej. No i na koniec jakby jest wstępna decyzja, którą narzędzie nam zwraca, że w wyniku odpowiedzi udzielonych na pytania jakościowe instrument powinien być zaklasyfikowany do stopnia pierwszego i w związku z tym ta oczekiwana strata kredytowa będzie w zakresie tutaj w tym wypadku 135 do 683 tys. złotych, w zależności od tego, który z ratingów wybierzemy. Czyli tak by wyglądało to w skrócie, Jest, wygląda to być może na dość skomplikowaną kalkulację, natomiast wszelkie dane, które tutaj się znajdują, które służą do, jako parametry wejściowe, powinny być osiągalne dla, dla takiego typowego przypadku naszego pożyczkobiorcy, więc nie powinno być problemu z wyliczeniem. Czyli to byłoby tyle na temat yy, analizy indywidualnej yy, i utraty wartości pożyczek. To może od razu przedstaw analizę grupową? Yy, analiza grupowa. Jeśli mógłbym poprosić o przejście na prezentację. Mhm. Będziesz? Mhm. To, yy, Proszę Państwa, takie pewne uproszczenia jednak zostały wprowadzone dla podmiotów niefinansowych w, standardu, w standardzie. Tak pod koniec prac nad standardem zorientowano się, że jest konieczność, jest konieczność jego dostosowania dla spółek sektora niefinansowego i stwierdzono, że, stwierdzono, że w pewnych sytuacjach można stosować Uproszczony model liczenia oczekiwanych strat kredytowych. I te uproszczenia Państwo macie przedstawione tutaj na slajdzie. Pokrótce mówiąc, jeżeli mamy do czynienia z należnością e, albo należnością leasingową, to możemy liczyć odpisy w sposób uproszczony poprzez tak zwaną matrycę rezerw. I ta matryca rezerw dla Państwa powinna być w miarę. W miarę z czym się kojarzyć, bo to jest po prostu taka zwykła tabelka, która mówi o ile dni coś jest przeterminowane i jaką, jaki procent odpisu powinienem, powinienem przyjąć. Więc to jest przyjazne i pomocne. Jeżeli chodzi o należności leasingowe, to tam macie wybór, możecie być w tym modelu uproszczonym albo możecie być w modelu pełnym I, i to będzie miało, jak Państwo zaobserwowali to, co Radek pokazywał, że tam odpis przy stopniu pierwszym albo przy stopniu drugim może się bardzo znacząco różnić, więc w związku z tym te podmioty, które mają dużo należności leasingowych mogą nie chcieć tych uproszczeń, ale część z Państwa może chcieć, więc stworzenie takiej matrycy rezerw i... Ta matryca rezerw oznacza, że coś jest tylko albo w stopniu drugim, albo w stopniu trzecim, czyli nie musimy oceniać różnicy pomiędzy stopniem pierwszym a stopniem drugim. Ona nie ma specjalnego znaczenia dla należności, której tak są krótsze niż 12 mie miesięcy zwykle, ich ich termin wymagalności więc pomiędzy stopniem pierwszym a stopniem drugim nie ma nie ma nie nie, nie ma oliczeniem odpisu nie ma wielkiego y, znaczenia ale tak jak powiedziałem, można dosyć prosto policzyć poprzez przy pewnych y, wskaźników niewypełnienia zobowiązania jak to nazywamy z angielska default rates do sald przeterminowanych Problem polega na tym, w jaki sposób te wskaźniki policzyć, bo ten wskaźnik, to co dzisiaj robimy, to zwykle mówimy, że jak coś jest jeszcze niewymagalne albo przeterminowane o 30 dni albo 60 dni, to większość z podmiotów nie robi nic. Natomiast standard nawet w przykładzie pokazuje, że jeżeli już stosuję taką, taki, taką matrycę rezerw, to nawet dla tych, które są zupełnie nieprzeterminowane, też jakiś procentik muszę, Muszę po prostu wpisać i założyć. I przekazuję doradka, żeby powiedział, w jaki sposób można, można to policzyć. To jeszcze chwileczka, też zanim przejdziemy do narzędzia, to, to, to przedstawię, jak wygląda cały proces z kalkulacją danych. Jakbym miał prośbę o pokazanie prezentacji. Generalnie narzędzie działa na danych historycznych, na, na danych historycznych, które zasilane są po prostu z systemu księgowego spółki. Um, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy przygotować dane do y, zasilenia tego narzędzia. I takim elementem podstawowym w przygotowaniu tych danych to jest podzielenie portfela na y, grupy homogeniczne, czyli te wszystkie należności muszą się y, charakteryzować podobnym schematem spłacania, y, podobną charakterystyką. Y, w momencie jak podzielimy, na przykład mogą to być kontrahenci duzi, średni, mali, tak? albo podzielone to może być na rynki geograficzne. Drugą rzeczą, którą należy zrobić, to jest definiowanie zakresu tych danych historycznych. Narzędzie działa na i metodologia cała działa na analizie długiego ciągu danych, w związku z tym ten okres powinien być relatywnie, relatywnie długi. Mówimy, że to przynajmniej 3 lata, a najlepiej gdyby to było 5 lat danych historycznych, które pokażą nam jakiś schemat spłacalności należności. No i kolejna rzecz, poza systemem musimy jakieś ekstrakty wygenerować z systemu księgowego, które są, które są załadowane do Excela i ten Excel będzie naszą, naszym plikiem źródłowym, który załadujemy do aplikacji. Tu, żeby za dużo nie mówić, reszta rzeczy dzieje się w aplikacji, więc przejdę do aplikacji i pokażę sposób działania. Czyli wchodzimy do kolejnej zakładki. To jest y, analiza portfela homogenicznego. Musimy sobie tą zakładkę otworzyć. Yy, I ta zakładka zawiera, podobnie jak w pozostałych przypadkach, jakieś instrukcje, plus y, zakładki do danych wejściowych, jakieś, dane jakieś zakładki z kalkulacjami i z rezultatem. Yy. Pierwszą rzeczą, jak wspomniałem, którą musimy wykonać, to jest import danych. Więc ja sobie przygotowałem jakiś plik y, źródłowy, który y, zassam do y, systemu. Y, import się zakończył. Y, tutaj w zakładce input data widzę dane, które mi y, zostały zassane do systemu, ale przejdę najpierw do zakładki parametry bo zanim zaczniemy pracować na danych, musimy sobie określić yy parametry, według jakich te dane będą analizowane. Jedną z rzeczy jest określenie tych przedziałów wiekowych, o których Tomek mówił. Tutaj narzędzie pozwala na określenie dowolnych przedziałów wiekowych. Pierwszy przedział to jest zawsze należności bieżące, jeszcze nieprzeterminowane. Kolejne już sobie określamy według, według okresów, jakie chcemy analizować. Te okresy jakby dają nam tak zwane koszyki, czyli grupy, według jakich później będzie przeprowadzona analiza prawdopodobieństwa niewypłacalności. Musimy sobie zmienić, dostosować tą datę do analizy, co chcemy, jaki okres, na jaką datę chcemy analizować dane, daną populację należności. I też filtrowanie. Określamy też, jak jest, jakiego rodzaju zabezpieczenia należności posiadają. Ja w tym momencie nie będę tutaj nic wpisywał, ale możemy wpisać typy zabezpieczenia, jaka jest stopa odzysku, dlatego że później te informacje będą uwzględnione w kalkulacji. Przechodzimy do zakładki z danymi. Te dane to są podstawowe dane o należnościach, na przykład informacje o, o kliencie numery faktur, z którego okresu dana faktura została zaciągnięta, jakie, jaka jest wartość należności i ile jest dni zwłoki, które sobie możemy policzyć na da, po prostu na podstawie dat, kiedy dana faktura weszła do naszego systemu księgowego. Te dane możemy prostą walidację zrobić. Ja sobie teraz uruchomiłem przycisk walidacja. I tak naprawdę tego, czego mi jeszcze brakuje, to jest określenie, według jakiego klucza będą informacje analizowane, czyli jak system ma śledzić konkretne faktury, które się w systemie znalazły, czyli ich historię spłacalności. Teraz podałem jakiś klucz, gdzie jest to nazwa kontrahenta i numer faktury. I cała kalkulacja. Odbywa się, a jeszcze muszę datę poprawić. Przepraszam. Dlatego, że nie mam danych z roku 2017. Muszę poprawić datę, ostatnią datę analizy na rok 2016. I walidacja została zakończona z sukcesem. Tak. I cała kalkulacja odbywa się następnie w kilku krokach. Krok pierwszy to jest po prostu nadanie tych kluczy identyfikacyjnych wszystkim fakturom, które zostały zasane. Tak samo wrzucenie ich do poszczególnych koszyków i odrzucenie wszystkich należności, które są ujemne, dlatego że tylko dla dodatnich należności, dodatnich pozycji analizujemy tą spłacalność. Krok drugi to jest właśnie liczenie prawdopodobieństw na zasadzie takiej, że system śledzi każdą fakturę. I sprawdza, w jaki sposób ona się zachowywała w kolejnych okresach. Czy została spłacona, czy wpadła do jakiegoś dalszego koszyka, czyli do jakiegoś na przykład przedziału wiekowania, czy, 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 czy też znalazła się w tym samym koszyku. A w wyniku tej kalkulacji no, chyba coś mi tutaj nie wyszło. Wydaje mi się, że. Źle określiłem przedziały wiekowania jeszcze przejdę do powinno być OK No nic w wyniku tej kalkulacji otrzymujemy, otrzymujemy prawdopodobieństwa które wskazują nam, wskazują nam na to w jak w danym koszyku w, jak da, w danym koszyku, jakie prawdopodobieństwo występuje odnośnie niespłacenia danej faktury, która wpadła do na przykład do poziomu przeterminowania od 0 do 90, jakie jest prawdopodobieństwo jej, a, jej niespłacenia. I na koniec w kroku trzecim te prawdopodobieństwa do tych prawdopodobieństw przypisane są wartości brutto należności na dany dzień i liczona jest oczekiwana strata kredytowa. Tutaj niestety nie wiem z jakiego powodu prawdopodobnie coś źle wpisałem, jeśli chodzi o, o filtrowanie. Ten, to prawdopodobieństwo wyszło zerowe dla koszyków, które są poniżej 360 dni. Ale tak, de facto w te tych, w tych prawdopodobieństwa powinny tu być powyżej zera. Tak jak Tomek wspominał, one powinny tutaj dla każdego z koszyków być jakieś określone wartości prawdopodobieństw. To by było tyle. Na temat tego modułu. Jeszcze ostatni moduł dotyczący. Tak, to opuszczamy instrumenty dłużne. To, 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 to jest większość problematyki standardu, tak jak powiedziałem głównie. To są aktywa finansowe i w szczególności aktywa dłużne. Dłużne, pod, pod, pod pojęciem aktywów dłużnych rozumiemy również należności, rozumiemy depozyty, rozumiemy pożyczki, które są udzielane te wszystkie składniki, te wszystkie elementy, te narzędzia cztery, o których omówiliśmy i są w stanie albo pomóc państwu ocenić klasyfikację, czy do wartości godziwej, czy do zamortyzowanym koszcie, albo policzyć odpis. Ten odpis albo liczymy grupowo, albo liczymy indywidualnie, w zależności od tego, z czym mamy do czynienia. Natomiast jeden moduł dodatkowy, który przewidzieliśmy. To jest moduł dotyczący instrumentów kapitałowych. I ten moduł ma zastosowanie w takiej sytuacji, jeżeli Państwo macie udziały mniejszościowe w innych spółkach, mniejszościowe, czyli takie od 0, od 0 do 20%, gdzie jest wymóg wyceny wartości godziwej i ten wymóg wyceny wartości godziwej był również w MSR 39, natomiast w przypadku MSR 39 była taka dodatkowa furtka, która mi mówiła, że jeżeli dany instrument kapitałowy dotyczy jest nienotowany na aktywnym rynku, to wtedy spółka może zrezygnować z wyliczenia wartości godziwej i przyjąć koszt jako koszt minus ewentualną utratę wartości jako, jako wartość bilansową. I, I powiem szczerze, że większość podmiotów sektora niefinansowego bardzo chętnie z tego zwolnienia, pewnego rodzaju zwolnienia standardu korzystała, twierdziła jeżeli fajnie, jeżeli ja mam jakieś udziały w spółce notowanej na giełdzie, no to nie mam problemu, biorę po prostu wycenę z, 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 z tak powiem, z ceduły z gazety i, i wyceniam, natomiast jak to jest spółka nienotowana, no to dlaczego miałbym taką wycenę prowadzić. Te, to zwolnienie zostało usunięte ze standardu. Rada nad tym się zastanawiała, stwierdziła, że, że wprowadza to, to zwolnienie za daleko idące i, po, i wprost napisała, że koszt nabycia może być reprezentować wartość godziwą tylko w bardzo, bardzo ograniczonych sytuacjach. I to, to Państwo na slajdzie widzicie jest napisane, kiedy koszt nie stanowi, nie odzwierciedla wartości godziwej. To właśnie Rada powiedziała wprost, zapisała w standardzie, że jeżeli są istotne zmiany w sytuacji finansowej podmiotu, jeżeli są zmiany rynku na pro produkty, zmiany w sytuacji ekonomicznej na świecie lub w regionie kraju, w którym funkcjonuje. No proszę Państwa, no jak sobie popatrzymy w to w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, to mieliśmy w kraju, na świecie i w regionie dosyć dużo zmian, że, że, że wspomnę, nie wiem, Donalda Trumpa, Brexit, albo chociażby zmiany polityczne w Polsce. I już można powiedzieć, że w związku z tym ten koszt nabycia nie reprezentuje wartości godziwej. W związku z tym to, co stwierdziliśmy, to przydałoby się jakieś narzędzie, takie, które Państwu pomagałoby ocenić, czy ten koszt, który, który macie w księgach, koszt nabycia, ewentualna wartość godziwa, ewentualna, są od siebie znacząco różne. Bo być może, jeżeli nie są znacząco różne, no to można, to można żyć z tym, co mamy, albo, albo zaksięgować to jakoś szybko. Pamiętajmy, że Jedna, 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 z, jedna z korekt to jest na pozostałe całkowite do, możliwości, to jest przenoszenie na pozostałe całkowite dochody. Ale pokażmy w szczegółach, w jaki sposób działa aplikacja. Tak, przechodzimy z powrotem do analizy indywidualnej a, i wchodzimy do zakładki wartość godziwa udziałów. Um, za chwileczkę będzie to widoczne na ekranie. Jest, powinno się pojawić. A, czyli moduł jest zbudowany podobnie jak poprzednie, czyli jakieś instrukcje, dane wejściowe, yy, sama kalkulacja, no i podsumowanie yy, ocen. Czyli w danych wejściowych yy, powinniśmy wpisać podstawowe dane finansowe yy, spółki, której udziały wyceniamy. Yy, to są informacje, które naprawdę. Y, y, powinniśmy mieć w stosunku do każdego y, przedsiębiorstwa. Nie są to żadne szczegółowe dane. Y, oczywiście wartość księgową, czyli musimy sobie określić, do jakiej, do jakiej wartości się odnosimy. Y, określamy też sektor, w jakim spółka działa, dlatego że y, niektóre mnożniki, które wykorzystywane są w kalkulacji, w wycenie do wartości godziwej, y, uwzględniają właśnie w jakiej branży y, jednostka działa. No i też oczywiście, jaką, jaki procent udziałów posiadamy, plus kilka informacji jakościowych, które też nam pomogą w procesie wyceny. Sama kalkulacja jest prosta, na podstawie kilku wskaźników, kilku mnożników dokonywana jest wycena pakietu udziałów, które, które posiadamy w tym przypadku, ponieważ spółka była z sektora, branży powiedzmy medialnej, tak. Wybrane zostały te wskaźniki, które są wykorzystywane w tej branży, czyli price, price, price earnings, enterprise value do ebitda -y i enterprise value do ebit -u. Jest widoczny mnożnik, jaki jest wykorzystywany, no i cała sama wartość wyceny. No, i na koniec podsumowanie, jak się te wartości, wycenia, wartości godziwe wyceniane na podstawie mnożników mają do wartości księgowej w sytuacji, jeżeli ta wartość godziwa dla kilku sposobów wyceny nie różni się istotnie od wartości księgowej, to być może właśnie tę wartość księgową możemy uznać, że jest zbliżona do wartości godziwej w sytuacji. Jeżeli występują bardzo duże rozbieżności w wycenie, no to narzędzie sugeruje nam, że być może warto by było skorzystać z wyceny profesjonalnego rzeczoznawcy, dlatego że jak tu wstępnie mówiliśmy, jak Tomek podkreślał, nie jest to narzędzie, które ma zastąpić profesjonalną wycenę. Tak samo jak narzędzie nadające ratingi, też nie jest profesjonalną agencją ratingową, tylko tak. po, po prostu pewnego rodzaju uproszczeniem I, 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 i takim, które dla Państwa powinno być też w istocie tego, co posiadacie, bo te udziały w spółkach innych, te udziały mniejszościowe zwykle z tego, co zauważyliśmy, nie stanowią bardzo znaczącej... Bardzo znaczącej pozycji w bilansie, ale jakoś trzeba ten problem zaadresować. Więc również będziecie Państwo patrzeć na ich całkowitą istotność. Proszę Państwa, powolutku zbliżamy się do końca naszej, naszego wystąpienia, i zdaję sobie sprawę, że dla części z Państwa to wszystko było zrozumiałe: czy stopniowy model, benchmark testy i tak dalej. Dla części część z Państwa być może jednak poczuła, że no nie odrobiliście zadania domowego, jeżeli chodzi o, o, o ten standard że być może warto byłoby się coś, czegoś dowiedzieć. Tutaj nie była to, ta nasza sesja i to webinarium nie było poświęcone przekazaniu wiedzy, tylko było raczej przekazane przekazaniu tym, jaki, jak spo, w jaki sposób rozwiązać problem, czyli prezentacji narzędzia. Natomiast jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przekazaniem wiedzy, czyli nabyciem wiedzy, to oczywiście oprócz tego, że do, odsyłam do pełnej publikacji, której na pewno przeczytanie pomoże, to również zaprosiłbym Państwa na, 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 na cały dzień, od 9 do 16, na to, żeby z tym standardem się zmierzyć. W sposób taki dla państwa przygotowany, czyli, czyli w jaki sposób ta spółka dokładnie to, co to studium przypadku, które, które opisujemy, też omawiamy po prostu na tym, na tym warsztacie. Czyli mówimy o zwykłej spółce, która ma zwykłe należności, pożyczki i co ona powinna z tym zrobić, żeby zgodnie z MSSF. MSSF 9, 9, zaraportować. Również tam omawiamy kwestie prezentacji noty, teraz nawet w tym sprawozdaniu 31 grudnia 2017 roku, czyli jak przygotować tą... Tą notę uzgodnienia. Prośba do Państwa, włączamy ankietę, jeżeli Państwo tak, żebyśmy też widzieli, jakie jest zainteresowanie. W tej chwili ustalone terminy, które mamy, są przedstawione w ankiecie, czyli obecnie, że tak powiem, mamy odpalone szkolenia w Warszawie, w Gdańsku, w Katowicach. Jeżeli Państwo byliby chętni, prosimy o. O, o jakby zaklikanie, wybranie odpowiedzi, jeżeli, jeżeli jestem zainteresowany na przykład w innym terminie albo zainteresowany, żeby ktoś przyszedł do mnie. Koszt szkolenia, żeby było to jest kilkaset złotych. O tym, o tym mówimy. Jeżeli mówimy o sesji, która u Państwa by miała miejsce, również można, to jest wtedy kilka tysięcy złotych. Po prostu robimy to wtedy, że tak powiem, prywatny show dla Państwa. Jeżeli by Państwo żaden z tych trzech terminów nie pasował, a mimo wszystko bylibyście zainteresowani, to też proponuję odpowiedź D wybrać. Także żegnając się z Państwem, nie będziemy już wyświetlać wyników, pozwolimy już sobie je sami przeanalizować. Odniosę się tylko krótko do pytań. Największość pytań dotyczyło tego, czy będzie ta prezentacja dostępna. Będzie dostępna jak najbardziej Kasia, za której bardzo dziękuję i również całej ekipie za, za, za pracę. Kasia się tu bardzo sprawiała i odpowiadała na, na pytania. Zapraszam Państwa, jeżeli są więcej pytań technicznych, tym, którzy poprosili o publikację, roześlemy również zapraszam do tego, żeby, żeby tą publikację przeczytać. I tym samym radku chyba pożegnamy się z Państwem i podziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.